Cześć, witajcie. Jesteśmy w hotelu Arłamów w Bieszczadach. Moim rozmówcą w sektorze gości jest dzisiaj najlepszy himalaista wśród filmowców i najlepszy filmowiec wśród himalaistów, Dariusz Załuski. Dzień dobry. Dzień dobry. To co panu w Himalajach i Karakorum sprawia większą frajdę? Filmowanie czy może jednak zdobywanie szczytów? Znaczy największą frajdę to powiem sprawia, a może sprawiałoby to, żeby stanąć na szczycie z kamerą i to pięknie sfilmować. To już jest po prostu to maksimum, które no nieczęsto się udaje. Ale czasem się udaje i rzeczywiście są potem z tego fantastyczne filmy. Filmuje pan już od ponad 20 lat, od 97 roku i zimowej wyprawy z Andrzejem Zawadą na Nanga Parbat. Czy już wtedy zdawał pan sobie sprawę, że te zdjęcia, które pan nagrywa, będą miały kiedyś historyczną wartość? No właśnie wtedy sobie zdałem sprawę, bo ja już filmowałem wcześniej, ale tak po prostu dla siebie, jak wszyscy robimy zdjęcia czy filmujemy, a ta wyprawa pokazała, że moje takie, powiedzmy sobie, amatorskie nagrania po prostu uratowały jakąś produkcję filmową, telewizyjną i też pokazało to, że można i warto. Zresztą to poczucie akurat na tej wyprawie, że to warto rejestrować, to miałem. Właśnie może dzięki osobie Andrzeja Zawady, bo on wprowadzał taką atmosferę, że wszyscy jakby czuliśmy się, że robimy coś niezwykłego, absolutnie ważnego, wyjątkowego i to prawdopodobnie też wywołało we mnie tą potrzebę jakby skupienia się na dokumentowaniu tej wyprawy. Jednym z takich głośniejszych filmów, który też był nagradzany na festiwalach, jest film Two on K2, czyli dwoje na K2. Film pokazujący życie i pasję i relacje pary Gerlinde Kaltenbrunner i Ralfa Dujmowica. Co pan chciał tym filmem pokazać? Na czym najbardziej panu zależało? Niedługo po wyprawie tej właśnie udanej na K2, która w ogóle dla mnie była czymś no niezwykłym, bo właśnie tam mi się udało wejść na szczyt mojej jakiejś takiej no wymarzonej góry i mieć ze sobą kamerę. Niedługo potem pojechałem na zimową wyprawę na Gaszerbrum I, zresztą no, tragiczną wyprawę. I tam byłem wtedy z żoną. Ona się przyłączyła jakoś tak troszeczkę, powiedziała, że mnie nie puści samego, no i po prostu musiała pojechać. I ja tam zrozumiałem, jak to są trudne momenty, kiedy ta osoba, którą się kocha, jest na przykład, nie wiem, w obozie drugim, jeszcze zimą, w ogóle jest strasznie, a ja jestem na dole, jestem chory, nie mogę się ruszyć, nie mogę nic zrobić. I to mi jakby tak natchnęło mnie troszeczkę do tego, żeby jeszcze inaczej spojrzeć na wyprawę na K2, gdzie właśnie Gerlinde i Ralf przeżywali podobne chwile. Ja po prostu je wtedy bardziej zrozumiałem i pomyślałem sobie, kurczę, to jest temat, nie wyprawa sama w sobie, tylko ta ich relacja i... I to pan wyszedł z taką inicjatywą do nich, żeby zrobić z tego film? Nie, ja po prostu zrobiłem, bo znaczy jeszcze to było trochę tak, ja tam pojechałem na zaproszenie ich, znaczy bez żadnej umowy, że ja robię jakiś materiał, ale oczywiście, ponieważ oni mi w ogóle sfinansowali tą wyprawę, no to im te wszystkie materiały udostępniłem i dosyć szybko powstał film dla telewizji austriackiej, czyli tak wydawało mi się, że no wyczerpaliśmy temat, no była wyprawa, jest film, także ja już tu nie mam nic do zrobienia i no i ten pomysł właśnie o tym wątku jakby no takim, nazwijmy to miłosnym, czyli relacji ludzi, którzy się kochają i którzy no wspólnie, a czasami właśnie nie, zdobywają tą górę, to że to jest rzeczywiście ciekawe. I ten film zrobiłem sam, nie pytając się o nich, ale potem jak właśnie wysłałem Ralfowi i Gerlindzie, to Ralf odpowiedział, no cały Darek, tak zobaczył. Był zachwycony. Film się spodobał. No podobał się, tak. Jeżeli chodzi o Gerlindę, dla niej ta wyprawa miała szczególny charakter w 2011 roku, ponieważ zdobyła wtedy szczyt K2 i zamknęła w ten sposób koronę Himalajów jako druga kobieta i pierwsza kobieta, która dokonała tego bez tlenu. Pytanie, jaki wymiar dla pana miało zdobycie wtedy szczytu K2? No, dla mnie to miało taki, ja to autentycznie poczułem, ja się poczułem taki spełniony górsko. Już miałem 52 lata, czyli chyba jestem najstarszym Polakiem, który był na szczycie K2. To już jest taki poważny wiek, nawet jak na himalaistę, bo my dosyć długo jesteśmy aktywni w tej jakby no, dyscyplinie. Ja naprawdę się czułem szczęśliwy po tej wyprawie. Natomiast
Gerlinde rzeczywiście no, była pierwszą kobietą, która bez tlenu całą koronę skompletowała, ale też ona to robiła w niesamowitym stylu. To były wejścia naprawdę bez żadnej pomocy. Tak samo na tej wyprawie ona była takim autentycznie równorzędnym, nawet co najmniej równorzędnym partnerem dla pozostałych osób i jej wkład w to wejście był no, bardzo duży. Także świetna alpinistka. Mówi pan, że wchodząc na K2 poczuł się spełniony. Pytanie, jak wyglądały te chwile spędzone na szczycie? Czy to już była radość i poczucie spełnienia, czy może jeszcze dużo stresu? No nie, właśnie na szczycie ja bardziej czułem taki stres związany, że bardzo chcę jak najwięcej fajnego materiału nakręcić i jakby no, byłem absolutnie temu podporządkowany. Tym bardziej, że nie wszedłem tam pierwszy, tylko właśnie tam no, z różnych powodów, ale byłem już po Gerlinde i po dwóch pozostałych kolegach z Kazachstanu i no, czułem, że mam coś do nadrobienia, że jestem jakby spóźniony, także no, byłem w takim dużym stresie. No nie ukrywam też, że się bardzo bałem, w pewnym momencie poczułem taki lęk przed zejściem, bo robiło się już tak no, szarawo, to były ostatnie chwile dnia, piękny zachód słońca, ale przed nami było trudne zejście, trudne bez lin i ja ostatecznie do obozu dotarłem o 4 no, nad ranem, można by powiedzieć, czy całą Kiedyś w jednym z wywiadów wspomniał pan, że podczas tego zejścia przeżywał dziwne stany świadomościowe. Na czym to dokładnie polegało? No to jest dosyć trudne do opowiedzenia w zasadzie, bo to było takie jakby rozdwojenie jaźni, czyli miałem różne takie przewidzenia, jak widziałem na przykład gdzieś tam w dole latarkę Gerlinde, to wydawało mi się, że jestem w ogóle w Alpach, nie wiem dlaczego, no tak mi się wydawało i że to są światełka schroniska, ale jakaś taka część mnie no, wiedziała, że to jest nieprawda i że jestem jednak pod K2, ale no, to było takie trudne do opanowania i to nie były miłe momenty. Ja wtedy po prostu nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nawet w pewnym momencie postanowiłem, że gdzieś tam przycupnę i zdrzemnę się na chwilę, że to po prostu mnie opuści no i poczuję się jakby pewnie ze sobą, ale no udało mi się tak na chwilę wyłączyć, ale to jakby nic nie zmieniło. I dopiero jak szedłem dłuższy jakby odcinek i jakby, bo nocą wszystko inaczej wyglądało, strasznie te góry w ogóle, no nie było księżyca, wtedy było naprawdę ciemno i tylko widziałem to, co pokazywała mi latarka. Doszedłem do jakiegoś takiego miejsca, które było absolutnie rozpoznawalne z drogi do góry. To już tak poszedłem, no nie no, chyba to rzeczywiście, to jest ta rzeczywistość prawdziwa, ale pamiętam, że nawet jak doszedłem do namiotu, to jeszcze tak nie do końca byłem tak uporządkowany wewnętrznie, że coś mnie tam niepokoiło. Na pewno to były jakieś stany związane z dłuższym przebywaniem na tej wysokości. Bo no właśnie, bo chyba ponad 2 doby spędził pan wtedy na wysokości ponad 8 tysięcy. Tak, bo mieliśmy jakby 3 noclegi. Znaczy może nie wszystko było ponad, bo to było tak niecałe 8, to był ten obóz, z którego startowaliśmy. Potem był jeszcze biwak, gdzie spędziliśmy noc i to było na 8300 mniej więcej. 4 osoby w takim malutkim namiociku, na takiej metrowej może półeczce, to tam nie było mowy o spaniu. No rzeczywiście, no byliśmy tam poddani do dosyć takiej trudnej sytuacji. No, na pewno najtrudniejszy ośmiotysięcznik. Mnóstwo czasu na dużej wysokości. Objawy niedotlenienia były, jak widać, bardzo silne, ale czy jeżdżąc na takie wyprawy, pan ma gdzieś z tyłu głowy, że jest duże zagrożenie, nawet śmiertelne? No szczerze mówiąc, nie, no oczywiście, że mam, tylko znaczy, no jak o tej wyprawie sobie myślałem później, bo znaczy to miałem taką jasną świadomość, że gdyby wtedy pogoda się trochę wcześniej załamała, bo następnego dnia rano już było rzeczywiście wiecznie, i, no to prawdopodobnie bym nie szedł chyba, no tak mi się wydaje. No. Pana zdaniem, co muszą zmienić Polacy, żeby zwiększyć szansę na zdobycie K2 zimą?
No, to jest taki trudny temat, bo jeszcze dokładnie nie wiemy, bo nikt nie wszedł na K2, co trzeba zrobić, żeby wejść. No na pewno musi być jakiś taki bardzo silny trzon wyprawy, bo ostatecznie no, najważniejsze mieć tych, w składzie tych kilku no, wojowników, którzy się decydują naprawdę na taką mocną przygodę, bo to jest takie wyjście, no, no na granicy wszystkiego, tak? Czyli musi być ta ogromna determinacja i tego nam trochę brakuje rzeczywiście w tej chwili i trwają jakby poszukiwania, żeby jeszcze skład rozszerzyć o jakąś taką nową, świeżą siłę, bo to mówimy o rzeczach, no, które są najtrudniejsze na świecie, to do tego trzeba po prostu ludzi, którzy są najlepsi na świecie i takich ludzi wielu nie ma po prostu. Czy w tej sytuacji pan jest zwolennikiem tego, żeby do Polaków dołączyli znakomici himalaiści z zagranicy? Czy sam nie wiem, bo ja bym poczekał, bo z himalaizmem jest taki problem, że nie wszyscy świetni alpiniści mają ochotę na himalaizm, bo on wymaga długotrwałego zaangażowania się, zwłaszcza zimą, no nie dostarcza takich emocji tej technicznej wspinaczki. To jest troszeczkę inna dyscyplina. I teraz jeżeli udałoby się spośród osób, którzy są już świetnymi wspinaczami, ale jeszcze nie mają tego jakby doświadczenia na dużych wysokościach, jeżeli ich by się udało zarazić tą pasją himalajską, to myślę, że kilka naprawdę świetnych osób można by dołączyć do składu i to by otworzyło jakąś nową perspektywę, tak? Natomiast oczywiście równolegle można myśleć o poszerzeniu składu osoby z innych krajów, bo takie osoby no, oczywiście wiemy, że są. Ale to nie jest takie proste, bo każdy ma swoje ambicje i tutaj czasami skompletowanie takiej zgranej drużyny no nie jest łatwe. No tak, te różnice charakterów też było widać w trakcie ostatniej wyprawy narodowej na K2 między Denisem Urubko a pozostałą częścią wyprawy. Jak pan odbierał te nieporozumienia, do których dochodziło? To było dla mnie trochę zaskakujące, bo one jakoś tak się pojawiły znienacka. Mam wrażenie, że trochę żeśmy gdzieś przegapili moment, kiedy Denis no mimowolnie w zasadzie został tak troszeczkę odsunięty, nie wiem jak to powiedzieć. On nie wszystko rozumiał, my sobie z tego też nie zdawaliśmy sprawy. To było takie, to się stało mimowoli i to powodowało potem powstawanie pewnych napięć, niedogadywania się, bo w moim odczuciu na przykład, ja byłem na pierwszym wyjściu do góry, kiedy Denis poszedł z Maćkiem Bedrejczukiem. Im się świetnie wspinało. Denis w ogóle był zachwycony Maćkiem. Gdyby na przykład Maciek nie zachorował parę dni później i nie mógł być partnerem Denisa, to prawdopodobnie wszystko by się potoczyło inaczej, bo oni by stanowili doskonałą parę i by się wspinali pewnie do końca wyprawy. No to czasami coś się po prostu nie ułoży i tutaj się tak po prostu stało. A do tego jeszcze doszły właśnie te sprawy z mediami, że może niepotrzebnie ktoś coś napisał nie do końca takiego no, fajnego i wywołało to jakieś już kolejne animozje. No właśnie, tak pan odbierał to medialne zamieszanie, ten wielki medialny szum wokół wyprawy. No, zainteresowanie społeczeństwa wyprawą było olbrzymie, więc siłą rzeczy i dziennikarze wydzwaniali do bazy non-stop. Znaczy jedną rzeczą jest to, jakie jest zainteresowanie w Polsce i co tam się dzieje, a drugą jest to, co się dzieje u nas i jak my dużo o tym wiemy, bo ja nie pamiętam takiej wyprawy, zresztą nie było nigdy wyprawy, która miałaby po prostu Wi-Fi w bazie i jakby no stały, niemalże stały dostęp do wszystkiego, co się dzieje i to na pewno rozproszyło nas bardzo. Zazwyczaj po prostu siedzimy, rozmawiamy, dyskutujemy, snujemy jakieś plany, jak tą górę zdobyć i jesteśmy no, taką grupą przyjaciół, którzy mają ten jeden wspólny cel, a tutaj to wyglądało często zupełnie inaczej, że każdy gdzieś sobie tam siedział ze swoim telefonem i korespondował z Polską, z rodziną, z kolegami, czytał jakie są
jaki jest odbiór tego, co robimy. No, rzeczywiście... Czy to był błąd, internet w bazie? Znaczy, nie chciałbym tego jakoś określać. Znaczy, moim zdaniem to jest jakiś błąd, a w każdym razie wydaje mi się, że dużo fajniejszą przygodą, taką wysokogórską, jest taka, kiedy jesteśmy w jakimś sensie odcięci rzeczywiście od świata. To znaczy, możemy mieć telefon satelitarny, prawda, i co jakiś czas zadzwonić do domu, ale jeżeli to jest stały dostęp, to on naprawdę w moim odczuciu odciąga od tego najważniejszego celu. Czyli tęskni pan trochę za takimi wyprawami, gdzie można było odciąć się całkowicie od codzienności? Absolutnie tak. Dla mnie to był jakby element całej tej przygody. Właśnie to, że idziemy gdzieś na koniec świata i jesteśmy naprawdę odcięci od wszystkiego. Do tej pory odbyło się 6 zimowych wypraw na K2. Tylko w zeszłym roku były 2 zagraniczne wyprawy na tę górę. Czy pan nie obawia się, że w ciągu 1,5 roku, a wiadomo, że tyle czasu musi upłynąć do następnej wyprawy Polaków, ktoś może nas wyprzedzić? Znaczy, mam lekką obawę, oczywiście, bo zdajesz sobie sprawę, że przy jakichś ekstremalnie sprzyjających warunkach można, na pewno można wejść na K2, tylko musi się wiele tych czynników złożyć i prawdopodobieństwo tego jest jednak nieduże, także ja sądzę, że K2 poczeka na nas. No właśnie, ale ostatniej zimy wyprawa Rosjan, Kazachów i wspinaczy z Kirgistanu dotarła wysoko, bo na 7400. Oczywiście do szczytu cały czas jest bardzo daleko. Liderem tej wyprawy ze strony rosyjskiej był Rosjanin Wasilij Piwcow. Pan go dobrze zna z wyprawy. Oczywiście, razem byliśmy na szczycie K2. No. W 2011 tak, roku. Tak, no właśnie, on wtedy dla niego to była 8 próba zdobycia K2. To pokazuje, że jest niesamowicie upartym człowiekiem, bardzo wytrwałym. On jest człowiekiem, który rzeczywiście może się bardzo liczyć w walce o szczyt K2 zimą? Jak najbardziej, bo właśnie z jednej strony na K2 powinniśmy, największe szanse mają osoby, które się niezwykle szybko wspinają. Wasilij do takich nie należy, ale to jest po prostu taki czołg. On jest w stanie wytrzymać pewnie te kilka dni dłużej w górze niż przeciętny alpinista. I to w ogóle charakteryzuje Rosjan, taki pewien upór i naprawdę twardość, po prostu niesamowita twardość. I dlatego myślę, że Rosjanie mają sporą szansę. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli bym się tak zastanawiał, kto może, to w pierwszym takim pomyśle, mówię o Rosjanach w sensie takim szerszym, tak? Bo akurat Wasilij jest Kazachem, chociaż rosyjskiego pochodzenia. Chodzi mi o taki pewien sposób. Ale Denis Urubko ma podobne pochodzenie. Tak, taką pewną mentalność. Wyobraża pan sobie sytuację, w której oni łączą siły i razem atakują K2? Z tego, co wiem, to raczej jest to chyba niemożliwe, bo tam powstały jakieś duże rozdźwięki między nimi i chyba nie dojdzie do czegoś takiego. Na razie nikomu nie udało się zdobyć K2 zimą, ale za to w zeszłym roku narciarskiego zjazdu z K2 dokonał Andrzej Bargiel. Czy pan, znając tę górę, wiedząc jak bardzo jest stroma, jak bardzo jest niebezpieczna, nie jest czasem przerażony w ogóle tym, co wyprawia tam Andrzej, który zjechał tam na nartach? Nie, absolutnie nie, bo ja akurat z Andrzejem byłem na 5 wyprawach i to była jedyna, na której z nim nie byłem, z różnych tam powodów, ale jakby byłem za to rok wcześniej i właśnie też na K2 i tam żeśmy wtedy z Andrzejem jakby rozpracowali ten dół zjazdu, czyli ten wariant jakby drogi Kukuczki Piotrowskiego, zresztą w ogóle niesamowicie piękna droga i tam powstał taki odważny pomysł, żeby Andrzej zrobił taką kombinację jakby dróg, która łączyła znaną nam drogę Basków czy Czesena, którą my próbowaliśmy zimą. Andrzej by właśnie zjeżdżał tą drogą i potem takim bardzo śmiałym trawersem, tak zwanym trawersem Messnera pod niesamowitymi serakami, gdzie właśnie na nartach można to zrobić, bo on zjeżdżał chyba 2 minuty. Normalnie by się tam szło pewnie godzinę, a na nartach jeszcze w dół, to był moment. Także zaryzykował. I tym trawersem połączył się z drogą Kukuczki, która dawała właśnie największe możliwości narciarskie. Czyli to było coś więcej niż tylko takie sobie zjechanie. On w zasadzie zjeżdżał 3 drogami. Musiał sobie to precyzyjnie zaplanować i to była w tym momencie taka jedyna chyba logiczna opcja na zjazd.
Czyli fantastyczna taktyka. Za pierwszym razem nie udało się, ale opracował taktykę, która przyniosła efekty w kolejnym roku, kiedy było dużo więcej śniegu. Co jeszcze sprawiło, że Andrzej zdołał dokonać takiej niebywałej rzeczy? Znaczy Andrzej to jest w ogóle temat, nie wiem, na książkę, film albo dwie książki, bo znaczy ja akurat mam ogromne zaufanie do jego i umiejętności, i umiejętności oceny sytuacji, bo kilkakrotnie, no, byliśmy na przykład sami we dwóch na Broad Peaku, kiedy on dokonał też pierwszego zjazdu z Broad Peaku. I to był jedyny raz, kiedy to ja z dołu namawiałem Andrzeja, słuchaj, zasuwaj, bo to jest naprawdę, teraz masz szansę wejścia na szczyt. Zazwyczaj jest tak, Jędrek, kurczę, jest tak trudno, niebezpiecznie, nie wchodź tam. A Jędrek mówi, pomyśli, nie, idę. I okazuje się, że ma rację, że bez problemu wchodzi i no bezpiecznie. Tak, na Szyszapangmie mogło być. Na Szyszapangmie, na Manaslu też było podobnie. Fatalne warunki pogodowe, a tak, mimo to on toruje tak, drogę i wtedy wchodzi. Z Grześkiem, jego bratem, siedzieliśmy tam chyba na 7 z kawałkiem i po prostu byliśmy przerażeni. U nas tam wiało potwornie, a Andrzej zasuwał tam kilometr wyżej i szedł do góry. Naprawdę byliśmy wtedy przerażeni. Okazało się, że tam miał lepszą pogodę niż w tym miejscu, gdzie my byliśmy. Ale mówi się o nim, że ma nadludzką wydolność, jakieś nieprawdopodobne predyspozycje genetyczne. Tak to pan postrzega? Tak, myślę, że tak. Natomiast jest jeszcze ten element, że Andrzej wyrusza jako sportowiec. On ma taki ten background rzeczywiście zawodowego sportowca, co nie jest normalne wśród himalaistów. Myślę, że niedługo zaczną się pojawiać takie osoby właśnie w himalaizmie, już nawet się pojawiają i to jest taka troszeczkę nowa jakość. Zobaczymy, jak to się stanie bardziej powszechne, to wtedy będzie można ocenić, czy Andrzej jest takim totalnym fenomenem, bo dla mnie jest. Pamiętajmy, że jeszcze te umiejętności górskie, które Andrzej posiada, oceny w ogóle warunków, sytuacji, tego się nie nauczymy w rok czy dwa. To są lata spędzone w górach. Także no, pod tym względem jest na pewno fenomenem. Jeżeli chodzi o wydolność, to trudno mi to tak do końca ocenić, ale jest tak fantastyczna, że na tyle odbiega od takiej przeciętnej, że po prostu przed Andrzejem no, same wielkie osiągnięcia w górach. Podczas wyprawy na K2 Andrzej i Bartek Bargielowie używają dronów do bardzo różnych rzeczy. Transportują leki, przesyłają sobie baterie, potrafią sfilmować zjazd Andrzeja ze szczytu K2. Wykorzystują to nawet do tego, żeby pomóc w ratowaniu życia człowieka. Ricka Allena, Brytyjczyka na Broad Peaku. Jak pan postrzega tą istną rewolucję, do której dochodzi za pomocą dronów w Karakorum czy Himalajach? No ja myślę, że to jest taka rewolucja, która sama Bartka Bargiela zaskoczyła, bo z dronami jest taki kłopot, że one są jakby zablokowane do lotu do pewnej wysokości i do niedawna jakby nie wiadomo było, jak one wysoko są w stanie się wzbić i wręcz w całkiem nie tak dawno były jakieś filmiki chyba z obozu pierwszego na K2, które były jakby rekordem absolutnym wysokości i wszyscy sądziliśmy, że gdzieś tam na 6,5 to może jest ten pułap w ogóle możliwości drona. Natomiast Bartek po odblokowaniu swojego drona no, zobaczył, że możliwe jest latanie dużo wyżej. Na szczycie K2. No bo to była niesamowita historia. Baterii mu wystarczyło tylko na to, żeby wylądować na tym szczycie. To jest prawdziwa rewolucja, bo dochodzi do sytuacji, w której ktokolwiek może zaginąć. W tym momencie na zboczach 8-tysięcznika można uruchomić drona i po prostu polecieć do góry i go szukać. Oczywiście, tak jest. Ta sytuacja na Broad Peaku była trochę inna, bo ten człowiek został wypatrzony z dołu przez lunetę. Natomiast to, że ten dron tam poleciał i był tam te 2 metry od niego, spowodował, że on dowiedział się, że my dodało o nim mu wiemy, tak? Że dał mu nadzieję. Czyli to o to chodziło, ale potem Bartek powtarzał z Januszem Gołomym, dostarczał mu leki przeciwbólowe, dzięki którym Janusz praktycznie mógł zejść na dół, bo był no, w trudnym momencie. No, już nie mówiąc o tych bateriach, no, ale to jakaś taka już inna historia. No rzeczywiście te drony coś zmieniają, aż się tego trochę boję, bo śmieją się koledzy, że niedługo to po prostu się przy użyciu drona będzie wlatywało do góry, także to może nam coś odebrać, ale nie no, jest
to jest coś absolutnie nowego. A ma pan zamiar używać drona do produkcji swoich filmów w górach? Tak, ja staram się, ja latam tak zupełnie normalnie, czyli bardzo jestem słabym droniarzem, ale często wystarczają takie fajne jakieś ujęcia, no po prostu z jakiejś większej wysokości i wnoszą bardzo dużo do filmu. Tam też doszło do niebywałej sytuacji podczas tej wyprawy, bo w momencie, kiedy Andrzej był na szczycie, pozostali członkowie wyprawy połączyli się z nim radiotelefonem, będąc w bazie, i rozmawiali z nim na żywo w momencie, kiedy byli na szczycie. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że uruchomili relacje na żywo na Instagramie. I w tym momencie każdy człowiek mógł na żywo posłuchać Andrzeja Bargiela, będącego na szczycie K2. No to też jest pewna nowość w Polsce, w himalaizmie. Ale to chyba właśnie dzięki temu sprzętowi, który my mieliśmy zimą i mieliśmy tą doskonałą łączność satelitarną, poprzez taką rzeczywiście sporą antenę. No tak, wyobraża pan sobie, że to pójdzie dalej, że za chwilę pojawią się rzeczywiście streamy z kamer GoPro zamieszczonych na kaskach wspinaczy, którzy atakują szczyt? Nie wiem, to już mnie troszeczkę przerasta, bo to nie są już moje góry trochę. Nie chciałby pan, żeby doszło do takiej sytuacji? Wydaje mi się, że... Odziera to himalaizm z jakiejś intymności. Bo dla mnie góry zawsze miały taką dużą dozę romantyzmu. To w nich było dla mnie najpiękniejsze. Jeżeli to się staje po prostu już taką, nie wiem, no bezpośrednią relacją z tego, co robimy, to taki już nie jest. I to już trochę nie jest dla mnie. Poza K2 pan na koncie ma także 4 inne 8-tysięczniki. Na 2 z nich wchodził pan dwukrotnie. Wiele wypraw również zimowych w Himalaje i Karakorum. Z których sukcesów poza K2 jest pan najbardziej dumny? To byłem z żoną na Geszerbumie drugim, we dwoje tylko akurat wtedy atakowaliśmy. Ciężko było, ale taka podwójna satysfakcja. Też ślub, bardzo dobrze wspominam wyprawę na Everest, to było z Martyną Wojciechowską, bo taka właśnie fajna, udana współpraca i kurczę, sukces, w dobrym stylu to nam się wszystko udało. Jedno wejście z Martyną Wojciechowską, na Everestie był pan również synem Z Wojtkiem Kukuczką. To było takie super dopełnienie, bo byłem z różnych stron, odkryłem ten Everest jakby no... z dwóch różnych stron, jest zupełnie inny z każdej strony, także przygoda... Z której się panu bardziej podobało? Właśnie trudno mi powiedzieć, bo... Z Icefallem od Nepalu, czy oczekiwałem odwrotnie? Po tej stronie nepalskiej, na której byłem wcześniej, właśnie z Martyną, wydawało mi się, że ta północna strona jest taka mniej ciekawa, bo tam jest tak sucho, tam w zasadzie nie ma aż takich fajnych, pięknych lodowców w dole. Ale zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, co tam zobaczyłem. To też jest w ogóle o tyle niesamowite, że tam na przykład na wysokość 6400 można wejść w trampkach po prostu i dopiero tam się zaczyna jakoś ta właściwa droga i na dobrą sprawę do wysokości 8300 jest stosunkowo łatwo. No, Żeby wejść do 6300 to i tak trzeba mieć zgodę, chyba permit, tak? Tak. No to oczywiście jakby już jesteśmy na wyprawie, tylko mówię o takich jakby technicznych problemach. Natomiast od tej wysokości 8300 jest no sporo trudniej niż od tej strony właśnie przeciwnej, czyli to jest takie troszeczkę zwodnicze. A te tłumy na Everestie panu nie przeszkadzały? No bo są tak wielkie jak pod żadną inną górą w Himalajach. Ale właśnie jak byliśmy z Wojtkiem Kukuczką na szczycie, to był ten rok totalnego oblężenia, ale właśnie od tej przeciwnej strony, także my to odczuliśmy. Znaczy, na naszej drodze było bardzo mało ludzi i to było jakby super, tak? A na tej pierwszej wyprawie z Martyną Na tej pierwszej wyprawie to jeszcze był 2006 rok i nie było takiego oblężenia. Chociaż już pamiętam wtedy na tym uskoku Hilarego, takim słynnym, którego chyba teraz nie ma już, ostatnio się jakoś tam albo urwał, albo został jakoś zupełnie zasypany przez śnieg. W każdym razie no wtedy miałem taką sytuację, że Martyna poszła pierwsza, ja chciałem za nią iść, a tu nagle jakaś grupka ludzi schodzi, musiałem ich przepuścić i potem ją goniłem. W międzyczasie mi się skończył tlen, bo tam wchodziłem na tlenie i to był taki rzeczywiście nieprzyjemny moment, ale tam jeszcze nie było takich sytuacji, żebyśmy musieli czekać, bo jakaś kolejka, nie, absolutnie. Natomiast ten już następne to wejście, to pamiętam ten moment, kiedy już jesteśmy niedaleko, widzimy już sam ten wierzchołek, będąc od strony północnej, a tam po prostu tłum ludzi.
skąd oni się tam wzięli? Oni właśnie przyszli od południa i było ich tam, nie wiem, nie można było w zasadzie wejść na sam szczyt, na sam ten czubek, bo, no bo cały czas była tam kupa ludzi. No, no kupa, to no było kilkanaście osób po prostu. Także pamiętam, że Wojtek był totalnie rozczarowany tą sytuacją już na samym wierzchołku. To wróćmy jeszcze z Everestu na K2. W tym roku będzie premiera filmu z ostatniej zimowej wyprawy narodowej na K2, pana filmu. Czy największym pana marzeniem jest dzisiaj zrealizowanie takiego filmu z zimowej wyprawy narodowej, które kończy się pierwszym zimowym wejściem na szczyt przez Polaków? Znaczy, to byłoby po prostu na pewno największe marzenie. Na razie nawet o tym nie myślę, bo nie wiem, czy bym pojechał na tą kolejną wyprawę, to jeszcze zobaczymy. Natomiast okazuje się, że nawet taka wyprawa, która nie osiąga szczytu, no, no jest na tyle bogata w różne wydarzenia, że taki film może być ciekawy. Wyobrażam sobie, że skala zainteresowania byłaby tak duża, że potrzeba by było chyba dystrybucji kinowej wtedy w Polsce. No ten film obecny, mimo że właśnie nie ma sukcesu szczytu, też będzie dystrybuowany w kinie. A jak ocenia pan amerykański film Colt z pierwszego zimowego wejścia na Gasherbrum II? No to jest taki bardzo osobisty film. Znaczy, to jest dobry film, tak? To bardzo krótki też. Krótki, oryginalny. 20 parę minut chyba ma, także jest taka kwintesencja. Nie no, trochę zazdrościłem, że to ja tam nie byłem. No ale biorąc pod uwagę tą lawinę, no to tak, lepiej, znaczy, lepiej było uniknąć. Szczerze mówiąc, mnie czasami zaskakuje, że ktoś jest w stanie filmować siebie w takiej sytuacji. I wtedy, po zejściu lawiny. Tak. Bo znaczy to jest właśnie taki ciekawy moment, na ile jeszcze jakby wtedy panujemy w sposób taki racjonalny nad tym, co robimy, albo kiedy przestajemy. Czyli na ile to niebezpieczeństwo było takie rzeczywiście realne, a na ile nie, bo wydaje mi się, że gdyby ktoś tak naprawdę już niemalże ginął, to po prostu nie pomyśli o tym, żeby wyciągnąć kamerę. Ale tutaj to jest takie otwarte pytanie, bo oczywiście może też być inaczej. No. No Corey Richards tutaj sfilmował swoją twarz przede wszystkim w momencie, kiedy już ocalał, tak? I to też jest niebywałe, spojrzenie na tą twarz zszokowaną po przejściu lawiny. No, olbrzymie emocje w tym filmie. Tak, niewątpliwie. Tylko mówię, że mi się z tyłu głowy zawsze rodzi takie pytanie, na ile to jest jakby taką absolutną prawdą, a na ile to jest wyreżyserowane. I to jest pytanie bez odpowiedzi, to już każdy musi to ocenić. Jeżeli to jest dobrze zrobione, w zasadzie to nie powinno się nad tym zastanawiać. Ważne, jak oddziałuje na nas film. Jakie górskie tematy chciałby pan jeszcze poruszyć w swoich filmach? No, tych tematów jest tak dużo różnych. Ja w tej chwili za parę dni jadę na Nanda Devi East i tam będę starał się realizować film taki no bardziej historyczny. Chociaż w sumie nie odważyłbym się na taki stricte historyczny film. Nie porwałbym się raczej na to, bo to nie jest chyba taką moją domeną robienie filmu opartego na samych archiwach. Ale tu jest taka świetna dla mnie sytuacja, że jedzie z nami wnuk zdobywcy sprzed 80 lat i to otwiera taką fajną możliwość przeżywania tego jeszcze raz oczami wnuka zdobywcy i to mnie jakby tak pociągnęło, żeby spróbować zrobić film o tym. Co panu dało kilkadziesiąt lat przygody z himalaizmem? Znaczy to się stało po prostu moim życiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Załuski, himalaista, był moim rozmówcą w sektorze gości.